Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, Zbigniew Górniak, a moim gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Mulka-Sokołowska, prokurator okręgowy. Dzień dobry. Pani prokurator, wczoraj na sejmiku wojewódzkim skarżyła się pani, że brakuje nam tu rozpaczliwie w Opolu prokuratorów. Młodzi prawnicy nie garną się do zawodu? Żeby zostać prokuratorem, trzeba odbyć aplikację prokuratorską, która jest organizowana od kilku lat przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i następnie należy ubiegać się o stanowisko asesora prokuratorskiego po to, żeby za kilka lat stać się prokuratorem. Teraz po wprowadzeniu, po wejściu w życie ustawy o prokuraturze wdrażanych jest wiele zmian organizacyjnych. Dotyczą one prokurator różnego szczebla i w związku z tym obserwujemy fluktuację kadr. Części prokuratorów powierzane są zadania w jednostkach wyższego szczebla. Część prokuratorów została delegowana do jednostek niższego szczebla. Jeżeli chodzi o prokuraturę okręgową w Opolu, my aktualnie borykamy się z problemem kadrowym, dlatego że na 32 prokuratorów około 7 w tej chwili wykonuje zadania poza jednostką opolską. Czyli brakuje wam 7 prokuratorów, brakuje nam, tak? Około 7 prokuratorów. Jeszcze nie jest powiedziane, czy ta ilość jest ilością ostateczną. A rozumiem, że te wszystkie procedury, które sprawiają, że młody prawnik może zostać prokuratorem, są tak kłopotliwe, męczące, długotrwałe, że wykształcenie dobrego prokuratora trochę trwa, tak? I sito jest dość gęste. Wykształcenie prokuratora trwa. Ilość prokuratorów kształconych aktualnie przez Krajową Szkołę nie jest wystarczająca. Inni przedstawiciele innych zawodów prawniczych występują u nas w konkursach, starają się o pracę prokuratora. Jeżeli oczywiście spełnią kryteria, to są przyjmowani. Natomiast w aktualnej sytuacji kadrowej będziemy się starali o to, żeby w skład prokuratury okręgowej w Opolu pozyskać prokuratorów z jednostek niższego szczebla. I to będzie wasz sposób na załatanie tej dziury kadrowej, myślę, tak? Myślę, że jedynie skuteczny. A jeżeli teraz słuchają nas przestępcy, na przykład zorganizowani, to jak pani sądzi, zacierają ręce, mówiąc: oho, prokuratura ma kłopoty kadrowe, z mniej prokuratorów, nie będzie komu nas ścigać. Ilość prokuratorów nie ma tutaj żadnego znaczenia. My wykonujemy swoje zadania. Jesteśmy tylko bardziej obciążeni pracą, natomiast praca prokuratury funkcjonuje bez zastrzeżeń. A czy to nie jest tak, że ci prokuratorzy odchodzą, bo nie podoba im się, tak przynajmniej czytuję w niektórych gazetach, to, co dzieje się w naszym państwie prawa? W prokuraturze okręgowej w Opolu w pierwszym kwartale tego roku odeszło w stan spoczynku jedynie 2 prokuratorów. Trudno mówić, żeby była to tendencja związana z niezadowoleniem z wykonywanej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że praca prokuratora jest pracą stresującą i prokuratorzy mają naturalne prawo do poczucia się osobą zmęczoną już po tylu latach pracy. Korzystają ze swojego ustawowego uprawnienia. Ten stan spoczynku, to mówimy o emeryturze. Tak, emerytura. A jak u nas w ogóle jest z tą przestępczością, skoro brakuje prokuratorów? Zdawała pani wczoraj na forum wojewódzkim jakiś taki coroczny raport, prawda? Tak, mówiłam o stanie przestępczości na sesji sejmiku wojewódzkiego. Chcę tutaj podkreślić, że o ile można mówić o tym, że w Opolu jest bezpiecznie, dlatego że ilość przestępstw najpoważniejszych kształtuje się na podobnym poziomie od lat, o tyle zmieniła się struktura przestępczości. Mniej jest tych przestępstw najbardziej bolesnych dla przeciętnego obywatela, przestępstw takich pospolitych, kryminalnych. Przestępcy to znaczy, specjalizują rozbojów się. Na przykład, rozboje, tak, kradzieże z włamaniem. Że idę ulicą i ktoś podchodzi i ściąga mi zegarek, tak, lub zabiera, tak, telefon? Tak, natomiast przestępcy się specjalizują. Odchodzą w sferę działalności gospodarczej, popełniają przestępstwa finansowe, skarbowe i nadążając za tą tendencją, prokuratorzy także, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, specjalizują się po to, żeby być przygotowanym do zwalczania najpoważniejszego rodzaju przestępczości. Tak samo w Komendzie Wojewódzkiej, jeżeli mówimy tutaj o służbie policyjnej, tworzone były i one funkcjonują specjalne wydziały do spraw walki z korupcją, do walki z cyberprzestępczością, która niestety coraz większą rolę odgrywa. Trzeba też zwrócić uwagę na
na to, że policja wdraża pewne akcje zapobiegawcze, chociażby mowa tutaj o oszustwach na wnuczka, ostrzegając obywateli przed pewnymi działaniami potencjalnych przestępców. Albo ostatnio na wodę i koc, opisywała to Nowa Trybunał Polska. Właśnie. A skoro wy, specjaliści, musicie się stale doszkalać, żeby móc łapać tych nowoczesnych przestępców, to co dopiero oni, żeby móc was przychytrzyć. Jak to się odbywa? Jacyś gangsterzy biorą kursy finansowe? Tak się mówi już od lat i w kryminologii, i w kryminalistyce, że przestępca jest zawsze o krok przed organami ścigania. My ich gonimy, my za nimi nadążamy, kształcąc się w oparciu o poszczególne przypadki nowych przestępstw i ucząc się na tej podstawie prowadzenia skutecznego prowadzenia postępowań przygotowawczych. Ale jak oni na nie wpadają? Kończą jakieś specjalistyczne studia ekonomiczne? Myślę, że nie. Inwencja ludzi jest nieograniczona. Łatwiej jest omijać prawo i wyszukiwać luki w prawie, niż prawo tworzyć. A czy na płaszczyźnie istnieje przestępczość zorganizowana? Istnieje, tak jak i wszędzie. Ona się koncentruje w tej chwili przede wszystkim na sferze handlu narkotykami, handlu dopalaczami. My, prowadząc postępowania przygotowawcze, przede wszystkim w prokuraturze okręgowej, w wydziałach śledczych, mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju przestępczością. No właśnie, starzy gangsterzy z lat 90. widywani są na polskich ulicach, dobrze ubrani, w dobrych samochodach. Chciałem spytać, wygrywają w totka? Nie wiem, czy swoje zyski czerpią z przestępstw, czy z szeroko rozumianej szarej strefy. Duża rola w identyfikowaniu tego zjawiska, myślę, przypada też organom skarbowym, finansowym. A szara strefa to znaczy co? A szara strefa niekoniecznie wiąże się z popełnianiem przestępstw, ale też z unikaniem na przykład opodatkowania. Tutaj... Z wyłudzaniem VAT-u? Wyłudzanie VAT-u to już przestępstwo. Ach, to już przestępstwo. To już przestępstwo, tak. A skoro mowa o przestępczości zorganizowanej, to jak idzie rozpracowywanie mafii dębowej w Wołczynie? Wiecie już, kto zlecał tam te podpalenia mieszkań niewygodnych świadków? W sprawach o przestępstwa związane bezpośrednio lub pośrednio, między innymi z kwestią wycinki drzew, prowadzone są postępowania przygotowawcze w prokuraturze okręgowej w Wydziale Śledczym. I chociaż na zewnątrz żadnych spektakularnych posunięć z naszej strony nie widać, muszę podkreślić, że w prowadzenie tych spraw jest zaangażowanych dużo sił i środków. Mamy nadzieję, że nasze postępowania skończą się skutecznym postawieniem przed sądem oskarżonych. I opowie nam tutaj pani o tym w Radiu Opole? Tak. Jak już sprawa będzie zakończona. Oczywiście. A czy jest jakiś postęp w śledztwie w sprawie okrutnego zabójstwa burmistrza z Dzierżowic? Śledztwo własne prokuratora w tej sprawie trwa już ponad 2 lata. Prokurator sprawdza każdą hipotezę, bada każdy wątek, tak żeby nic nie zostało przeoczone. Mamy zabezpieczonych bardzo dużo dowodów, one są poddawane na bieżąco analizie. Przesłuchanych zostało kilkuset świadków, niektórzy z nich zostali przesłuchani kilkukrotnie. Szukamy jakiegokolwiek śladu, który mógł nam dopomóc do odnalezienia sprawcy. Nie macie jeszcze podejrzanego? Na razie nie ma podejrzanego. To proszę nam na koniec dopowiedzieć, w jaki sposób załata pani tą lukę osobową, kadrową, jak pani dobierze sobie brakujących 7 czy 8 prokuratorów. Jeżeli chodzi o strukturę prokuratury okręgowej, pani ich zabierze? W Opolu, no to niestety będziemy musieli sięgnąć do prokuratorów jednostek niższego szczebla. A co tam one wtedy zrobią? A tam naturalną konsekwencją rzeczy będzie konieczność uzupełnienia kadr w oparciu o konkursy na stanowisko prokuratorskie. Liczymy na to, że będą chętni. W których to konkursach wystartują młodzi prawnicy? Młodzi prawnicy, niekoniecznie. Z uwolnionego prawniczego rynku. Mogą to być przedstawiciele adwokatury, radcowie prawni. I temu poświęcimy dzisiejszą drugą poranną rozmowę, poglądy i osądy. Dziękuję pani. Bardzo dziękuję. Uprzejmie moim gościem była pani Agnieszka Mulka-Sokołowska, prokurator okręgowy. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.